Kleopatra była prawdopodobnie najbardziej znaną i pociągającą królową Egiptu. Jej panowanie obfitowało w wiele kontrowersji, co tylko dodaje jej uroku. Była jedną z najbardziej charakterystycznych kobiecych przywódców w historii, więc chcemy wiedzieć o niej wszystko. A teraz naukowcy wywęszyli kod do jednego z sekretów piękna Kleopatry – jej perfum. Kleopatra zasiadła na tronie, mając zaledwie 17 lat. Była znana nie tylko ze swojego mrocznego wyglądu i życia miłosnego. Królowa Nilu była urocza, inteligentna, cwana i doskonale znała się na polityce. Rządziła przez 21 lat jako zdeterminowana, silna i niezależna kobieta. Zrobiła wszystko, aby przywrócić Egiptowi świetność. Życie i panowanie Kleopatry stało się inspiracją dla sztuki Szekspira, setek obrazów, a nawet filmów, w których obsadzano najpiękniejsze aktorki Hollywood, w tym Elizabeth Taylor. Po kontrowersyjnych i burzliwych romansach z Juliuszem Cezarem i Markiem Antoniuszem, postawnymi i ważnymi rzymskimi wodzami, schyłek rządów Kleopatry wyznaczał początek i koniec pewnej epoki. Zasłynęła jako ostatni faraon starożytnego Egiptu. Okazuje się, że jej zapach był czymś więcej dla Egipcjan niż tylko aromatem przyjemnych perfum. Był to symbol statusu społecznego i ekonomicznego. Miał także znaczenie w rytuałach i właściwości uzdrawiające. Był sposobem na zadowolenie egipskich bóstw. W jaki sposób odkryto słynny starożytny zapach Kleopatry? W 2012 roku profesorowie Robert Littman i Jay Silverstein z Uniwersytetu Hawajskiego wraz z zespołem naukowców uczestniczyli w trwających 10 lat wykopaliskach archeologicznych. W pewnym miejscu badanego obszaru, w którym, jak uznali naukowcy, prawdopodobnie znajdowała się starożytna perfumeria, natknęli się na buteleczkę. Wydobyty flakonik został zawieziony do specjalistów do spraw perfum, aby w oparciu o pozostałe w nim resztki odtworzyli zapach. Ale skąd wiemy, że tych perfum używała Kleopatra? Cóż, zapewne zdradziło ją imię na buteleczce. Żartowałem. Tak naprawdę nie wiemy, ale jest kilka silnych przesłanek. Składniki perfum wskazują na wysoki status społeczny. W starożytności tylko ktoś bardzo zamożny mógł sobie pozwolić na taką mieszankę. Chłopów nie było stać na żadne zapachy. Uważa się również, że Kleopatra miała własną perfumerię, być może tą odkrytą podczas wykopalisk, która miała tworzyć dla niej charakterystyczne zapachy. Nie ulega wątpliwości, że gdyby Kleopatra nadal żyła, gościłaby na okładkach magazynów i byłaby gwiazdą artykułów plotkarskich. Mielibyśmy obsesję na punkcie jej ubrań, kredki do oczu, dodatków, wielkości jej kobry, której ukąszenie, jak głosi legenda, doprowadziło do śmierci królowej, aż po jej ulubione perfumy. Zatem jakie składniki zawierała ta esencja królowej Nilu? Była to przyjemna mieszanka ciepłej pikanterii i piżma. Oto przepis. 1. Oliwa z oliwek. Jej dodatek nie służył tak naprawdę celom zapachowym. Oliwa z oliwek była bazą perfum i zapewniała gęstą konsystencję. W czasach Kleopatry była powszechnie stosowana w kremach i produktach do makijażu. Gęsta, oleista konsystencja wzmacniała również zapach i mocno poprawiała jakość perfum. Ze względu na tę gęstość perfumy nakładało się jak olejek do ciała, a nie spray. 2. Cynamon. Pochodził z kory drzewa laurowego rosnącego na Sri Lance i właśnie stamtąd prawdopodobnie sprowadzali go starożytni Egipcjanie. Wszyscy wiemy, jak pachnie ten rozgrzewający i pikantny składnik. To ciepło i pikanteria cieszyły się popularnością w czasach Kleopatry. Ze względu na zastosowanie w starożytnych rytuałach, przyprawę tę uznawano nawet za świętą. 3. Kardamon. Ta przyprawa pochodząca z subkontynentu indyjskiego to kolejny składnik, który prawdopodobnie był importowany. Teraz już wiemy, dlaczego te perfumy były takie drogie. Do zapachu Kleopatry wykorzystywano zmiażdżone nasiona i strąki kardamonu. Podobnie jak korzeń imbiru, ma on ziemisty i słodko-gorzki aromat. 4. Mirra. Ta przyprawa była sprowadzana na perfumy królowej z Półwyspu Arabskiego. Zbiory mirry były trudne i czasochłonne, co wpływało na cenę. Rolnik robił otwór w drzewie, z którego zbierana była mirra i czekał, aż wycieknie z niej żywica. Zebraną żywicę przechowywano przez 3 miesiące, aby dojrzała i stwardniała. Mirra nadawała perfumom kuszący i lekko słodki zapach piżma, równoważąc pikanterię.
Zapach Kleopatry był naprawdę jej znakiem rozpoznawczym, ponieważ te same perfumy nigdy nie będą pachniały identycznie na dwóch osobach. Na to, jak pachnie dany zapach, wpływają typ skóry, fizjologia skóry i jej naturalne sebum. A wy? Chcielibyście wypróbować perfum Kleopatry? Ale jak one powstawały? Proces ten w znaczącym stopniu przypominał gotowanie. Cynamon, kardamon i mirrę rozcierano na drobny proszek, mieszano i dodawano do odpowiedniej ilości oliwy z oliwek. Następnie miksturę podgrzewano do momentu, aż wszystko dokładnie się połączyło i zgęstniało. Na koniec umieszczano ją w pięknym flakonie dla królowej. Perfumy były częścią jej codziennego życia. Odgrywały też ważną rolę gospodarczą i polityczną w starożytnym świecie, przez co były o wiele bardziej wartościowe. Konieczne było przecież ustalenie szlaków handlowych z innymi krajami na potrzeby importu drogich składników perfum. Aby szlaki te mogły funkcjonować, trzeba było pozostawać w przyjacielskich stosunkach z sąsiadami. Kłótnia z którymkolwiek z nich mogła wywołać poważny kryzys gospodarczy, ale przecież równie ważne było to, aby królowa była zadowolona. Teraz zastanawiacie się pewnie nad innymi sekretami urody Kleopatry. Podobno kąpała się w mleku i miodzie, a jako peeling stosowała mieszankę soli morskiej i oliwy z oliwek. Oba te zabiegi wpływały na legendarną skórę królowej, od której podobno bił blask. Jej krem nawilżający, mikstura miodu i aloesu pomagał utrzymać tę słynną poświatę i regenerował wszelkie uszkodzenia wywołane egipskim słońcem. Królowa uwielbiała także tonik do twarzy na bazie wody różanej, który zmiękcza i wygładza skórę. A oto królewski trik pielęgnacyjny, który stosujemy do dziś. Kleopatra używała octu jabłkowego jako toniku do przemywania twarzy. Do kąpieli dodawała również płatki owsiane, mające właściwości odżywcze i nawilżające. Jako relaksującą maskę na twarz po ciężkim dniu panowania w Egipcie, Kleopatra stosowała gęstą śmietanę z miodem, które nawilżały i odżywiały jej skórę. A przecież mogła to wszystko po prostu zjeść! A skoro mowa o jedzeniu? Dieta Kleopatry miała ogromny wpływ na jej zdrowie, sylwetkę i zachowanie młodzieńczego wyglądu. Znaczną część królewskiej diety stanowiły na przykład figi, które korzystnie wpływają na skórę i włosy, a także pomagają utrzymać prawidłową wagę. Kleopatra jadła również dużo orzechów, które dobrze regenerują skórę zniszczoną słońcem. Ponadto są one bogate w przeciwutleniacze, które pomagały królowej zachować zdrowie. Kochana, mamy na ciebie oko! Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne fajne filmiki, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich. Pozostańcie po jasnej stronie życia.